przed panem pierwsze zadanie. Mam nadzieję, że jest pan gotowy do podjęcia tej sprawy. Tak, panie kapitanie. W Poznaniu spotka się pan z naszym człowiekiem, przedwojennym urzędnikiem państwowym, aby przedyskutować z nim możliwość włączenia do organizacji jego osoby jego byłych podwładnych. Chcielibyśmy uzyskać jednorazowe zezwolenie na przejazd pociągiem z Warszawy do Poznania i z powrotem. Człowiek, z którym będzie pan rozmawiał, ma rozległą wiedzę i liczne kontakty, które kierownictwo organizacji uważa za niezbędne do działań dywersyjnych. Niestety, nie możemy nigdzie znaleźć potwierdzenia, że pańskie dokumenty są pańskie. Oczywiście, że nie możecie. Te dokumenty są nowe.